Dzisiaj opowiem o tym, że nie ma kredytów buy to let w Polsce i być ich nie może. I to wynika z polityki rządu, dlatego że zazwyczaj ludzie kupują mieszkania na kredyty mieszkaniowe, na cele mieszkaniowe. Jeżeli mówimy o kredycie buy to let, to on dotyczy inwestycji na najem, prawda, która ma swoją stopę zwrotu i wtedy można się tą stopą zwrotu podzielić z bankiem. Kredyty na cele mieszkaniowe są najlepiej oprocentowane dla Was i mnie, czyli najbardziej opłaca się je brać, dlatego ludzie biorą je na cele, na najem faktycznie, ale mówią w banku, że to są cele mieszkaniowe i banki przymykają na to oko, no bo im zależy oczywiście na tym, żeby udzielić jak najwięcej kredytów. A to Państwu zależy na prowadzeniu stałej, stabilnej polityki promieszkaniowej, żeby mieszkania były tanie i tak dalej. I ludzie nawet kupują do 10, znaczy biorą do 10 kredytów mieszkaniowych, a faktycznie to jest na najem. No, nie znam nikogo, kto mieszka w 10 nieruchomościach. W każdym razie kredyt można jeszcze dostać bardzo tani, inwestycyjny. Natomiast żeby taki dostać, to trzeba mieć dobrą jakby historię, czyli działać spółkę, która jest zatowarowana, ma duże obroty i wtedy dostajemy tani, duży kredyt. Ale to nigdy nie będzie kredyt na zasadzie przychodzę, mam fajny biznes. Oczywiście biznesplan jest ważny, ale nieważne jaką miałem historię, zapominamy o tym, carte blanche i po prostu jedziemy z nowym tematem. W Polsce czegoś takiego nie ma. Natomiast czytałem takiego posta ostatnio, który miał chyba z 1500-1900 polubień, gdzie ktoś powiedział, kredyt buy to let mam i tutaj jest taki bank, który udziela, napiszcie mi na priwa. I wszyscy napisali, ja też. I ktoś mi powiedział, że faktycznie to jest pożyczka bankowa oprocentowana 10% i prowizja dla pośrednika 3%. Pewnie w tej prowizji 3% jest też dla tego, który to dał to ogłoszenie. Więc to jest taka ściema. Nie ma czegoś takiego jak kredyt buy to let. Jak ktoś się posługuje tym terminem w Polsce, to ściemnia. Bo umówmy się, jeżeli coś jest RRSO, jest powiedzmy dwukrotnie przynajmniej wyższe od kredytu hipotecznego, to czy i to nie jest kredyt w rozumieniu prawa, to raczej nie nazywajmy tego kredytem. Kredyt to od angielskiego słowa to credit pochodzi, czyli wierzyć komuś. I tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Cześć.